Udało nam się spotkać w tym miejscu. Edukacja i biznes to połączenie, które może nieść za sobą wiele korzyści. Zespół szkół imienia Jana Kasprowicza utworzył wraz z firmą Toyota klasę patronacką. Dzięki połączeniu wartościom, które prezentuje jelczańska fabryka Toyoty, a jest to też praca w zespole, jest to szacunek, wiara w siebie, ciągłe doskonalenie z wartościami szkoły, której motto jest nie ma edukacji bez relacji, udało nam się spotkać tutaj właśnie przy ulicy Techników 26 w Wielczu Laskowicach i z tego jesteśmy bardzo dumni. Wierzymy, że uczniowie, którzy będą absolwentami tej klasy, będą mieli bardzo dobre perspektywy zatrudnienia. Klasę uruchomiono wraz z początkiem nowego roku szkolnego. Młodzież z klasy Toyoty ma teraz wiele możliwości nauki i rozwoju. Możliwości są ogromne, dlatego że będziemy kształcić uczniów praktycznie, tak? Będziemy uczyć ich praktycznie zawodu na najnowszej klasy maszynach, na najnowszej generacji maszynach sterowanych numerycznie. Będą mieli również okazję odbywać praktyki w Toyota Bielany Nowakowski, gdzie będą uczyli się praktycznie też na najnowszym sprzęcie diagnostycznym, serwisu samochodów, a więc poznając tą najnowocześniejszą technikę, robotykę, automatykę, będą mogli znaleźć pracę u nas oczywiście, na co mam nadzieję, ale też nie tylko. Jest mi niezmiernie miło, że po wielu, wielu latach wracamy do dobrych tradycji. Placówka na początku swojej historii działała jako szkoła zakładowa fabryki Jelcz. Później została przekształcona. Dziś nowa klasa patronacka daje początek nowych możliwości. Na pewno jest to nadzieja, na pewno jest to, że dobre, że w ogóle wracamy do szkolnictwa zawodowego. Bo to przez ostatnie lata akurat ten temat był tak trochę na boku. Nie uczyliśmy zawodu, ludzie mając średnie wykształcenie, żadnego zawodu. A to pomysł bardzo dobry, tym bardziej mówię, że angażuje się Toyota. Mam nadzieję, że inne w przyszłości zakłady się w to zaangażują, bo z tego co wiem, takie zapotrzebowanie jest również na lakiernię, tą najnowocześniejszą, którą mamy. Także to myślę, że jest to bardzo dobry kierunek i trzymam za to kciuki. W klasie Toyoty uczniowie będą się kształcić w zawodach o profilu mechanicznym, o specjalizacji mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających oraz operator maszyn i urządzeń odlewniczych. Właśnie jakoś tak w genach to mam, mechanictwo. Też w rodzinie ktoś? Tak. Ojciec jest zawodu mechanikiem. Dobrze powstała. Bo te wcześniejsze praktyki to były takie raczej tak dla PiS-u, tam raczej nic bardzo nie robili, a teraz to będzie w Toyocie. Będzie to tak bardziej profesjonalnie. Kształcenie zawodowe będzie prowadzone w warsztacie mechanicznym przez najbardziej wykwalifikowaną kadrę Toyoty.